Ostatnio byliśmy z chłopakami w takim niby nawiedzonym domu. A się okazało, że tak naprawdę, wiesz, tam jakaś babcia po prostu zmarła i wiesz, tak naprawdę to nie było w ogóle, tylko taka chłopakami. Legenda miejska, taka, wiesz, co chodzi. Jakby pan mógł tylko nie patrzeć w kamerę. Opiekuje się pan tym domem? Można tak powiedzieć. Ten dom jest powszechnie uznawany za nawiedzony. Nie boi się pan? O, piękna panna jest. Kamera jest. Szpada jest. Można kręcić film Płaszcza i Szpady. Gdybym wiedział, zabrałbym płaszcz. Mieszka z panem jakaś dziewczynka? Ze starym człowiekiem dziewczynka? Wydawało mi się, że kogoś widziałam. No tak, wam zawsze się wydaje. A potem gadanie w całym mieście. Ale proszę się nie obrażać. Gadanie jest w całym mieście, co prawda, ale w pańskim domu. Wam bardzo zależy na tym reportażu, bo pana dom jest okryty bardzo złą sławą. Dlaczego złą? No wie pan, duchy i takie tam. A mamy XXI wiek i trzeba to zdemaskować. Bardzo proszę, demaskujcie. A. Tu jest cała historia tego domu. Nic nadzwyczajnego. Opiekuje się tym taki sekretarz. Asystent biura. Ale akurat go nie ma. A to kto? Gdzie niby? No tutaj. No tak. Zaraz mi pani powie, że to duch. Antoni jest hipochondrykiem. Na nazwisko ma diagnoza. I może w końcu... I umarł. Dobra, możemy nagrywać. Gotowi? To może ja o tym meblu opowiem. Albo o stolarzu, który go zrobił. Podobno trafił jakiś taki nieuczciwy klient i oszukał go na umowie. I ten stolarz zrobił tę ostatnią szafę tak, że ona się zatrzasnęła razem z tym niesolidnym klientem. I ona go udusiła. Straszny tu przeciąg. Bardzo straszny. A dalej jest taki gabinet. Tu mieszkał znany kucharz. Gordon Ramsay? Nie. To pewnie jakiś znany truciciel. Prawda? Nie. Zostały mi nawet po nim przepisy. Zaraz przyniosę. Pewnie przeciąg. O, przeciąg. O, tu mam przepis, pewnie będzie omlet z rydzami. Nie, to akurat nuty muzyka, co mieszkał pod piątką. Ale komponował nad morzem. Zawsze nad morzem. Pokazać jego pianino? Naniósł tego piachu na butach. Nic tylko. Plaża, komponowanie. Plaża, komponowanie. Ale przecież... Morze jest 400 kilometrów stąd. Dużo
komponował. Ludzie bardziej boją się nas niż my ich. Musimy być konsekwentni i dbać o każdą posesję przez nas nawiedzoną, bo inaczej wywalą nas na bagna. Albo... O, zaraz wam pokażemy, jak to się robi. Pętliczek, pętliczek czerwony, stoi kogoczek. Na kogo wypadnie, na tego pędz. Ja nie wiem, to jest masakra. Ja w życiu czegoś takiego nie widziałem. Coś, ja mam wrażenie, że nikt mi na mnie uwierzy, nawet jeżeli wiesz, pokażemy im to, co nagraliśmy. Ale masz wszystko nagrane. Znaczy, to były jakieś małe problemy techniczne, jakieś dziwne, wiesz, anomalie, kurde, naprawdę tak... Właśnie tacy goście zapewniają nam rozgłos i pozostawiają nas w spokoju. Oddaj mi mój głos. Po co? Oddaj mi mój głos! Słodnie! Będę się w skórę, jak się zbawał. Ja już nie mam w skórę. Nie, no wyjdziemy na wariatów. Dobra. Najwyżej powiem, że nikogo nie było. Nie marzną, nie jedzą, czy stoją, czy siedzą mistrzowie w milczeniu od lat. Muszą gotować i sprzątać, pracować, to taki wygodny jest świat. Nie straszą, nie krzyczą, nie biją, nie gryzą, to tylko na filmach wciąż trwa. Nie muszą się ważyć, odchudzać i starzeć, to duchów przedziwny jest świat. To duchów przedziwny jest świat.